witam Państwa, bardzo dziękujemy za przybycie. Tak, rzeczywiście, to nie jest miła lektura, bo siadając do pracy nad tą książką, ja sobie założyłem jedno, ma być prawdziwa. Stąd też jestem głęboko i ogromnie wdzięczny tym wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że ta książka powstała, bo rzeczywiście trochę pracy wykonaliśmy, jak ja obliczałem ostatnio, to było 179 lub 180 godzin rozmów z ludźmi. Próbowałem przejść takimi szlakami ostatnich lat życia świętej pamięci Stanisława Terleckiego. Założyłem sobie, że nie będę stawiał tez. Wnioski pozostawiam czytelnikom, natomiast mam nadzieję, że szczególnie ci, którzy znali pana Stanisława, myślę, że będą, trudno to wyrazić słowami, bo przyznam, że jestem trochę wzruszony, tym bardziej, że dzisiaj rocznica urodzin 63. pana Stanisława, ale myślę, że potwierdzam to, że to jest prawda, że to, co znalazło się na kartach tej książki, to prawda. Ta książka nie jest czarno-biała, nie jest zero-jedynkowa, podobnie jak ani czarno-biała, ani zero-jedynkowy nie był jej bohater. Pozostaje mi życzyć miłej lektury, przyjemnej lektury, ciekawej lektury, na pewno nie miłej. Piszesz w książce, że dosyć słabo znałeś Stanisława Terleckiego, ale po napisaniu tej książki, po przejechaniu tysięcy kilometrów, po dziesiątkach spotkań, wywiadów, wykonanych telefonów, czujesz, jakbyś znał go od dawna. Tak, ja się tak poczułem, bo naprawdę słuchając tych wszystkich relacji, opowieści, wyznań, bardzo fajnych, bardzo przyjemnych, bardzo miłych, ale i takich trudnych, nawet do zaakceptowania przeze mnie jako autora. Wydaje mi się, że w jakiś sposób poznałem Stanisława Terleckiego, poznałem jego sposób myślenia, sposób bycia, choć był tak złożoną postacią, że myślę, że nawet ci, którzy znali go lata, nie mogą z całą stanowczością powiedzieć, znaliśmy go świetnie. Ja tą książkę znałem w momencie jej tworzenia, bo Piotr, autor książki, Piotrek Dobrowolski, przekazywał mi sukcesywnie rozdziały do takiego recenzowania faktologicznego, tak? Książka, to było w ogóle marzenie Stasia. Myślę, że to jest bardzo szeroka grupa docelowa. Na pewno sięgną w fani piłki nożnej, którzy znają i którzy są związani bardzo z reprezentacją Polski, ale nie tylko, absolutnie. Bo to jest piłkarz, który jest związany z łódzkim ŁKS-em, który jest z warszawskimi klubami związany, który odniósł wielki sukces w Stanach. Ale też jest książka o człowieku, to co powiedziałam wcześniej, to jest książka o tym, jak toczą się losy. Także myślę, że także panie, które na co dzień nie znoszą piłki nożnej i nie chcą oglądać żadnych meczów, myślę, że chętnie do niej sięgną. Myślę, że sięgną młode osoby. Myślę, że to może być taka książka, przy której się spotka także również cała rodzina, z tego względu, że można o niej po prostu długo rozmawiać. Myślę, że w całej Polsce chętnie ludzie sięgną po tą lekturę, bo to jakby postać ogólnie znana w Polsce, tak? No, Łódź, Warszawa to miejsca, w których grał Stanisław, tak? No, bardzo zachęcam do lektury, bo należałoby przeczytać, dowiedzieć się, jakim był człowiekiem, jak spędził to życie, smutno spędził do końcówkę, tak bardzo smutno, ale ta lektura naprawdę wiele nam powie o Stanisławie Terleckim, jakim był człowiekiem.